Zwiedził kopalnię wszerz, wzdłuż i nie wiem, w trzech wymiarach. I dzisiaj wiele tych wyrobisk jest udostępnionych dla turystów. Konkretnie zdobył pieniądze. Opracował projekt przekształcenia przedsiębiorstwa likwidowanego państwowego w projekt turystyczno-sanatoryjny. Nakreślił cały program dla tej kopalni z chwilą, kiedy ona przestała być zakładem produkcyjnym. Szokiem było, jak zobaczyłem te obrazki. Zupełnie inne, jakby nie z tej epoki. Widać elementy surrealistyczne. Niby te kolory są intensywne, a jednak tak jakoś dobrane, że nie jest to jaskrawe, ale bardzo takie przemawiające. Dbało się o szczegół, o detal, nawiązywanie do sztuki niemieckiej, do sztuki przede wszystkim średniowiecznej, potem niderlandzkiej. Widać też na pewno dążenie do tego, żeby ten warsztat był coraz lepszy. Zawsze starał się do czegoś nawiązać. Jest to na pewno twórczość niezwykle autentyczna.